To była miłość od pierwszego usłyszenia. Choć ona miała jeszcze wtedy męża, a on miał żonę i trójkę dzieci. To ona naciskała na ślub, a on oświadczył jej się na stacji benzynowej. Zapraszam na zaskakującą rozmowę o dojrzałej miłości z Iwoną Pawlowicz i Wojciechem Oświęcimskim. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że jesteście, tym bardziej, że jesteście w komplecie. Tak. Z naszym nowym nabytkiem to jest Jumbo, czarny kudłatek, taki śmieszny, zakochany w Wojtku, a mnie traktuje jak, myślę, tak, drugiego psa. Zabawy. Tak, koleżanka do zabawy, drugi pies. Czarna mamba, czarny piesek. Tak. Słuchaj, czyli masz tu konkurencję, jeśli chodzi o miłość do Wojtka. Wiesz, znaczy ja powoli widzę, że on na pierwszym miejscu jest pies, a jeszcze patrz, jakie ma piękne włosy. Ja zajdę na drugi, trzeci, czwarty, zobaczymy. Znaczy, to nie, jest tak, chyba to w obie strony działa, bo Iwonka, jak się spotykamy tam po tygodniu, to się nie wita w ogóle ze mną, tylko prosto idzie do psa. Ja muszę w kolejce odczekać. Ja, słuchaj, dzwonię do niego i mówię, Wojtuś, tęsknię. I widzą tak, wiesz, czeka. Za kim, powiesz? Za Jumbo. No dobrze, ale jak to wy się spotykacie po tygodniu? Bo my chwilowo tak żyjemy, jesteśmy trochę tacy bezdomni. Właśnie za 3 tygodnie się wprowadzamy do nowego domu, więc teraz trochę tak na odległość, ja w Olsztynie, Wojtek w Pile i tak, wiesz, żyjemy, to się w hotelu spotykamy. Wiesz, jest trochę ciekawie. Fajne odświeżenie po 13 latach małżeństwa. Jest, to nie jest źle, ale już za długo trochę to trwa, więc już marzymy, żeby jednak być razem. No tak, budowy są ciężkie i wykańczają, ale to jest też taki kolejny test. Sprawdzian dla związku. Tak, jak czy przetrwa się kolejną budowę. Przetrwa. Jest dobrze, a to nie jest wasza pierwsza budowa. Trzecia, tak. Wykończanie domu potrafi wykończyć nawet związki. Słuchajcie, wy jesteście już w małżeństwie 13 lat, ale w związku jeszcze dużo dłużej. To jest ogromny sukces, zwłaszcza, że wy jednak macie takie charaktery, które się trochę od siebie różnią, co? Jesteście takim przykładem na to, że przeciwieństwa się przyciągają? Możemy wysnuć taki wniosek na siebie. Znaczy, zdecydowanie się różnimy. Już w ogóle samo sprawdzenie naszych znaków zodiaku spowodowało. Iwonka w tym się lubuje. Więc ty jesteś lwem, a Iwonka jest skorpion. Więc i on będzie kończył rozmowę. Pękajcie narody. Ale teraz słuchaj, właśnie zaraz Wojtek skończy wątek. Natomiast kiedy ja zerknęłam, jak związek lwa ze skorpionem będzie wyglądał, no to oczywiście napisane było związek wysokiego ryzyka, ale na pewno nie będziecie się nudzić. No i tak może dlatego budujemy domy, bo mamy wtedy tę przerwę w spotkaniach między sobą. Od czasu do czasu i wszystko kierunokrę. Służy. No ale jak to jest tym? Przyciągamy się czy nie? Znaczy, no, jesteśmy takie plus minus, tak. Plus, ja minus, uważam, tak, że się uzupełniamy w dużej mierze. No to pięknie. Słuchajcie, wy poznaliście się na imprezie? Na imprezie. Słuchaj, to było w ogóle niesamowite, ponieważ Wojtek był z żoną, ja oczywiście z mężem. No tak, tak, takie historie harlekiny piszą, słuchajcie, to już każdy o tym wie. No i rzeczywiście mieliśmy coś takiego, wiesz, to, że wpadliśmy sobie w oko tak naprawdę w pierwszych sekundach, mało tego. Ja najpierw usłyszałam głos Wojtka, ponieważ ja już wychodziłam z tej imprezy, a kolega mówi, wiesz, zostań, jeszcze mój kolega właśnie dojeżdża, bo to już była późna godzina. I nie wiem, dlaczego dał mi telefon, żeby Wojtek mnie poprosił, że mam zostać. I Wojtek, nie znając mnie, mówi, zostań, a ja oczywiście. Zahipnotyzował cię. Ten głos, wiesz, co tak spowodował. Myślę, że Iwonka to troszkę koloryzuje teraz, bo nie wierzę. Jest jaki głos, zostaje. Czyli to nie była miłość od pierwszego wyjrzenia, tylko od pierwszego usłyszenia. Tak, to była miłość od pierwszego usłyszenia. No i potem przyjechał i już wiesz, już koniec, już amor, myślę, że te ostatnie 5 minut, co on jechał, już naciągał strunę w tym czasie. Co ty mówisz? Tak. Naprawdę? Tak. Ale oczywiście, wiesz, no wiadomo, że to taka trudna opowieść, no bo mężczyzna ma żonę, ja męża, więc odsunięcie absolutnie jakichkolwiek myśli, ale na pewno to było to coś, co w naszych spojrzeniach już wtedy się wydarzyło. U niego też? Pierwszy piorun. Tak. No dobrze, musieliście się trochę powstrzymywać, żeby rozumiem zamknąć swoje sprawy. Ale potem nastąpił taki ważny dla was moment, moment wyjazdu. Czy jak wyjeżdżaliście wspólnie pierwszy raz w te góry, jakże magiczne dla was.
Skąd ty wiesz? Ona wszystko wie. Okay. To jest czarodziejka. To już wy byliście wolni, już mogliście po prostu pozwolić sobie na wszystko. Nie, jeszcze nie. To była tajna. Pierwsza tajna wyprawa. Misja. To było pierwsze w ogóle zdarzenie twoje z górami. Ty nigdy nie chodziłaś. Nie, że nie chodziłam nigdy po górach, a Wojtek tak, więc wiesz, zaprosił mnie w te góry. Przeciągnął. Ale powiem wam, słuchajcie, naprawdę, miłość ma skrzydła i ja to wszystkim to I mówię. I ona jeszcze wtedy paliła. Tak, jeszcze wtedy paliłam, więc wie, weszłam na Wołowiec, ile tak, mam? Wołowiec. 2063 tak. Lat, no. Gdzie, wiesz, no nie jest tak łatwo pierwszy raz wejść na bardzo Wołowiec. Strome wejście. A ja po prostu szłam, no naprawdę, niesiona na skrzydłach miłości, weszłam, w ogóle to zmęczona, nie. Powiedz mi teraz, żebym weszła na Wołowiec, no niekoniecznie, oczywiście żartuję, ale rzeczywiście miłość uskrzydla, więc to był w ogóle cudowny, absolutnie wyjątkowy wyjazd. No i wiesz, to tak się zaczęło tam tej pory. Ja już sobie nie wyobrażałam, żeby nie było inaczej niż... Wiesz co, nawet nie wiedziałam, czy będę z Wojtkiem, ale tak. Wiedziałam, że muszę odejść od męża, bo nie mogę też funkcjonować tak właśnie w dwóch. Mm-hmm. To nie jest po mojemu, to nie ja, więc musiałam po prostu odejść od męża. Mieliśmy takie, można powiedzieć, już rozpadające się związki, więc tutaj nie było... Tak, wiesz co, myślę, że też się zgodzisz z tym, że jest coś takiego, ja mówię, wiesz, jeżeli już jest dziura w jakimś związku, to w tą dziurę łatwo ktoś może wejść, no taka jest prawda. Nie ma tak, że jesteś mega szczęśliwa i wszystko super i raptownie ci odbija, no raczej nie. Mm-hmm. Więc nie na odbija, dobre wszystko wyszło. Raptownie się zakochujesz. Raptownie się zakochujesz, przepraszam. No. Czyli była przestrzeń w tych waszych związkach na coś nowego i trafiliście na siebie, ale jak wam się udało wspólnie wyjechać, kiedy jeszcze w tych związkach byliście? To był jakiś... O nie, no proszę cię, takie tajemnice się nie zdradza. No się wyjeżdża Iwonka do spa. Iwonka była na szkoleniu. Na szkolenia się wyjeżdża. No, nie, to ja są cię ze szkolenia różne odbierało. Metody. Dobrze, faktycznie nie chodźmy. No, jak tu zrobić, żeby, nie, zrobić? Ja byłem na wyprawie w górach, więc ja okej. On był naprawdę w górach. Ale naprawdę przeuroczy czas i chyba... Ale widzisz, i sprawdziło się, bo to był rzeczywiście cudowny, ale też taki magiczny wyjazd, naprawdę. Nie wiem, czy już nawet następne się powtórzyły. Były cudowne, były piękne. Każde wyjazdy nasze są dobre po prostu, ale to był jakiś taki magiczny, taki ten pierwszy. To nam tak, to nam pokazało chyba, że chcemy i możemy być razem. Gdzieś tam się nam układało wtedy w głowie, bo tak jak Iwonka powiedziała, ona wtedy nie wiedziała, czy będzie ze mną. Ja nie wiedziałem w ogóle też, jak to poukładać. U mnie była sytuacja o wiele bardziej skomplikowana, bo miałem trzech synów, więc i w ogóle w innej miejscowości 300 kilometrów dalej. Ale podjęliśmy wyzwanie i się udało. I całe szczęście w sumie. Miłość wygrała, tak. Słuchajcie, to jest niesamowite, że tyle klocków musieliście poukładać, te wszystkie puzelki, żeby to zadziałało, ale to się po prostu wszystko udało. Tak. Działo, no... No dobrze, a już tak troszeczkę wyskakując w przyszłość, kto cisnął na ślub? Kto chciał mieć ten ślub z was? Tak, Iwonka. Dlaczego? Izo, powiem ci tak, ja do tego się bardzo przyznaję, ponieważ ja... Może ja po prostu lubię być kimś konkretnym, a nie tak nie wiadomo, wiesz. Mhm. Kiedy jesteś z mężczyzną, nie wiesz, jesteś jego partnerką, koleżanką, przyjaciółką, znajomą. Dziewczyną dziwnie brzmi. Wiesz, to takie nazwy rzeczywiście, no takie, wiesz. A jak słabasz. Jesteś żoną, jest konkret, na przykład, wiesz. Jest no, status. Oczywiście, jest status. Ja powiedziałam, że ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy byli, żebym nie była po prostu żoną. Chcę iść i powiedzieć na przykład w hotelu, tak, za chwilę przyjdzie mój mąż. A co ja mam powiedzieć? Za chwilę przyjdzie Wojtek. Wojtek to jest taki facet, z którym właśnie teraz jestem. Jest taki fajny. Mój kolega, był taki przyjaciel. I uważałam, że po prostu to tak powinno być, koniec i kropka. Jak szybko mu o tym powiedziałaś? Ja mu cały czas mówiłam, tylko on długo dojrzewał. Ale w górę? Tak, on długo dojrzewał. Oczywiście, wiesz co, my sobie żartujemy z tego, no nigdy nie było tak, Wojtek, ja chcę ślub. Ale on domyślał się, że to musi po prostu nastąpić, że ja będę się źle czuła z tym. I tak powoli. A pamiętaj też, że to jest lew. Lew nie wykonuje poleceń. Lew wyrzuca polecenia. Więc raczej, wiesz, to, że ja mu powiem, to już daleka droga do tego, żeby zrobić. Ale czy ty nie miałaś żadnych obaw przed tym związkiem? Bo rozumiem, nie. Że... Właśnie widzisz. Nie miałaś? To jest bo rozumiem, że Wojtek cię bardzo zakręcił tu głosem, tu góry, wiadomo. No, ale jednak powiedział też o swoim bagażu, który ma, tak? Rodzina, synowie,
Jak miłość nie jest bałaś głupia. Się w to wejść? Miłość jest głupia, miłość nie słucha, miłość nie ma uszu, miłość nie ma oczu. Miłość taka jest moim zdaniem. Absolutnie. No wiesz, trójka dzieci, jeszcze no pies właśnie. Wtedy, wiesz, no to dużo, jeszcze i namiestcowość, no wiesz, to są bagaże, jak mówisz. Tak. W ogóle zero myślenia. Moja mama, jak to, trójka dzieci, dziewczyno, zastanów się, opanuj się, wiesz. A ja nie ma, moim zdaniem, jak jest miłość, nie ma myślenia w ogóle. Jak jest myślenie, to chyba nie ma miłości. Tak, tak, nie ma, tak, mówię ci poważnie, ja po prostu wyłączyło mi się, że jakieś... Wyłączyło, bo pamiętam, ja uważałem, mimo to, że co Iwonka mi to powiedziała... Bardziej Wojtek był realny, ja uważałem, że to może być trudne. Podejście twojej mamy jest bardzo racjonalne. No jednak facet z trójką dzieci, z innej miejscowości, ty nigdy dzieci nie miałaś. Po co się pchasz w dodatkowe obowiązki? Nie wiesz, czy cię zaakceptują, ja to pamiętam. Pamiętam, jak dziś miałem taką, po latach właśnie z Iwonki mamą rozmawiam. Mówię, to ty chciałaś zepsuć nasz związek, ale robimy to z dużym żartem. Ale tak, fakt, ona ze względu na to, że patrzyła na to z boku, jest taką osobą z tradycyjnym podejściem, tłumaczyła Iwonce zresztą słusznie, żeby się dobrze nad tym zastanowiła. No ale Iwonka właśnie miała na szczęście wyłączone to. Wszystko. Tak, jakże. Nic, zero w ogóle myślenia. Ale tak też naprawdę. Mieliśmy taki dylemat, bo ja też powiedziałem Iwonce, że nie przeprowadzę się na pewno do Olsztyna, jeżeli nie będę miał uregulowanego tak jakby stosunku z dziećmi, czyli jeżeli nie dostanę dzieci, no to zostanę w Pile i będziemy musieli jakoś to ciągnąć. Natomiast jak w momencie, kiedy została tam podjęta decyzja, że dzieci zostają ze mną, to nawet nie myśląc o konsekwencjach, tak szczerze mówiąc, sam nie wiedziałem, jak to będzie. Pamiętam nasze pierwsze wynajęte, w cudzysłowie, dwupoziomowe mieszkanie. To po prostu jak Iwona zobaczyła, jak chłopcy wyrzucili z toreb swoje buty, tam 43-44 i nas tych trzech butów, chłopaków. No to wszyscy takie Iwon, buty, kurtki, plecaki do szkoły. Wtedy chyba się włączył dzwonek. Pierwsze śniadanie kupiłam bochenek chleba. Nawet na śniadanie nie starczyło. A gdzie jeszcze kanapki do szkoły? Okej, okay, no to na drugi dzień trzy chleby. I było. Tak wiesz, przychodzą ci, a wiesz, to są chłopcy, przychodzą ci ze szkoły. Sro, jedne buty, drugie buty, trzecie buty. Buty na trening, buty przed treningiem, buty po treningu. O mamma mia, jak no ja to właśnie, wszystko zobaczyłam. Bo rozumiem, ja że ty po prostu tak. Tak leciałaś na skrzydłach miłości, ale interesuje mnie bardzo to potem zderzenie z tą rzeczywistością. Ale wiesz co, że dalej jest to śmieszne, bo to rzeczywistość taka była, jaka mówię. Natomiast ja w ogóle teraz nie wiem, jak ja przez to przeszłam. Po prostu szłam. Robiłam kanapeczki, kupowałam ten chleb, układałam buty, wiesz. A wiadomo, że w takim wieku chłopcy, bo to by tak naście lat, to tak wiesz i porządku, nie pilnują. On ci rzuci plecak przed pokojem, nie chodzi, wiesz, obała. Tu plecak, tu kurtka, tu wszystko. Trzech facetów, pies i czwarty Wojtek. O wow, gdzie ja wiesz, sama żyłam i w lodówce woda. No to tak teraz trochę inaczej się zmieniło. Kupujesz ser żółty, no wiesz, a to chłopcy są akurat w okresie takim dojrzewania, więc rzeczywiście no teraz są wysocy i smukli, ale naprawdę, wiesz, jest taki okres, że oni po prostu dużo jedzą. Mówimy tu o jedzeniu, ale to rzeczywiście takie, wiesz, przyziemna sytuacja, takie ma życie raptownie. Wszystkiego trzeba było kupować i więcej, i dużo. Mało tego, jedna łazienka, no dobra, chciałabym się umyć, no, ale jest jeden syn, a potem drugi, a teraz trzeci wszedł i tak wiesz, nie wiem. 43. Ja teraz mówię 43 lata miałaś, Iwonka, kiedy chłopcy się wprowadzili? Tak, ja wtedy 4. Przyjechali. Mm-hmm. W wieku 43 lat zostałaś mamą trzech chłopaków. Tak, od razu. Ale taka, to była głęboka woda. Max też był takim gwoździem do trumny w naszym. A jeszcze Max, który był koloru biszkoptowego. Przy moich czarnych ubraniach, po prostu. Ja pamiętam w Warszawie, jak byliśmy kiedyś w obuwniczym, Iwonka ściągnęła buty, żeby przymierzyć, a tam cała ta skarpeta wiesz, była na początku tych, nie widziałam. Tej sierści no, i się rozpłakała. Jakieś kozaki, tam wieszłam. No i jesteśmy w sklepie i tam chciałam jakieś buty zmienić. Zdejmuję te kozaki, ja patrzę, a tam wiesz, cała stopa w tych białych takich płaczkach. Popłakała się i mówię... Nie wytrzymam. No, przy takim, wiesz, psie naprawdę trzeba już codziennie było i odkurzać i wszystko, ale nie zdawałam sobie sprawy, że takie kiełki mogą i w kozaczki ci tam wpaść. No ale też przeszłam wszystko przez to. Jak już to przeszłam i za to chyba wszystko w życiu przejdę.
Słuchaj, po trzech chłopakach trzeci sobie, dom to absolutnie tak. naturalna sprawa. Ale rzeczywiście nie wiem, jak nam to się udało. Zresztą wiesz co, też i chłopcy nie dali mi popalić. Pamiętam, to był czas, kiedy Beata Tyszkiewicz była obok mnie też sędzią, jurorem. I ona tak, o dziewczyno, zobaczysz, jak oni ci teraz dadzą popalić. Że będą, wiesz, złośliwi może w stosunku do mnie. No bo wiesz, nie mama, jest jakaś obca kobieta. I uwierz mi, nigdy nie czułam ani złośliwości, ani nic. Czasami, jak już zamieszkaliśmy w pierwszym domu, rzeczywiście z tego wynajętego, śmiesznego, bardziej czułam, wiesz, Łukasz do szkoły, zaraz. Łukasz, wstawaj, zaraz. Ale wiesz, to są problemy... pewnego wieku. Pewnego wieku, a nie problemy, że ja to ja. Także naprawdę nie dali mi popalić w ogóle. Co dla panny młodej jest podstawą pięknego wyglądu? Bardzo dobrym pomysłem jest stosowanie doustnie kolagenu. To, co wyróżnia te jakościowe produkty, to są przede wszystkim badania kliniczne. Dlaczego ten kolagen jest tak ważny w naszej skórze? On odpowiedzialny jest za tą gęstość, jędrność i elastyczność, którą zapewnia skórze. Jeżeli z czasem produkujemy go coraz mniej, to jednocześnie skóra traci po prostu tą swoją gęstość i elastyczność, a tym samym zaczynają pojawiać się pierwsze drobne zmarszczki na skórze. Można zastosować sobie kolagen, który jest w specjalnych saszetkach, jest przewidziany na 28 dni. W tym kolagenie świetne jest to, że smak i zapach jest zupełnie neutralny. Pierwsze efekty możemy zauważyć na podstawie właśnie tych badań klinicznych po około 4 tygodniach stosowania. Czy dużo pracy kosztowało ciebie, Wojtku, nastawienie chłopaków w taki sposób? Wiesz, bo rozumiem, że to się nie wzięło samo z siebie. No. Znaczy, wiesz co, my zostawiliśmy, ja tak uważam i tak pamiętam, że zostawiliśmy chyba taką wolę zachowania chłopcom na początku. Chcieliśmy zobaczyć, jak oni będą reagować na to wszystko. Nie chcieliśmy ich do niczego przymuszać, nie chcieliśmy narzucać im jakichś zachowań, które będą czuli, że są jakby takimi nakazami. Mhm. I obserwowałem, bo bardzo mi też zależało na tym, żeby mimo tego, że jednak to nie jest ich matka, że jednak zawsze matka to jest matka, żeby zachowali szacunek do Iwony. Bez względu na to, jak ją będą traktowali, bo Iwona im też wytłumaczyła, teraz że nie jestem matką, możecie się do mnie zwracać po imieniu, będę waszą przyjaciółką. I obserwowaliśmy i faktycznie oni uszanowali. Powoli, tak? Bardzo, bardzo powolutku to szło, ale myślę, że chyba pod dużą kontrolą i nie musieliśmy interweniować. Tak. Wiesz co, ja uważam, że jest troszeczkę tak, że jakby nasza miłość to wcale nie jest tak, że ja teraz mam kochać chłopców, a chłopcy nie. No, oczywiście. Nie ma takiego czegoś. Więc ja im to powiedziałam. Słuchajcie, my musimy nauczyć się żyć razem. Pomogę wam z wszystkich sił, ale musimy się poznawać. To, że tak poważnie do nich podeszłam, wiesz, że musimy się poznawać, nauczyć siebie nawzajem. Mam nadzieję, że mnie polubicie w pewien sposób, że możecie się za mnie zwracać zawsze ze wszystkimi prawami, ale nie na dzień dobry macie mnie kochać, bo to w ogóle jest, wiesz, nierealne. I myślę, że takie dosyć poważne podejście do nich, bo takie, wiesz, traktowanie ich jak człowieka poważnego, spowodowało, że wiesz, mam dobre z nimi relacje, nawet bym powiedziała super i praktycznie, jak nieraz mówię, no ja nie jestem mamą, on, jak nie jesteś naszą mamą, naprawdę, no, na już się wiesz, na dzień matki, jestem naprawdę mamą, no w ogóle nie ma o czym rozmawiać, jestem mamą, także to jest fajne. Ale to, wiadomo, następowało bardzo powoli. Długi etap, tak. Jesteś z tego powodu dumna, szczęśliwa? Tak. Bardzo, bo uważam, że mało tego, tak, nigdy nie narzucałam im, mało tego, Wojtek naprawdę jest mądrym człowiekiem. Wow. I on... Wow. Dziękuję. No. I on, wiesz, jak widział jakieś problematyczne sprawy, no to jest trzech chłopaków, on wszystko mi zabierał. On normalnie, naprawdę wszystko, to tylko pod moimi nogami, on brał na siebie. Rozmowa z chłopcami, nie wiem, nie chcesz się uczyć, czy tam coś, no bo to, wiesz, wszystkie takie problemy. Wojtek, zabierał mi tylko co mógł. Więc ja mogłam być, wiesz, tym dobrym policjantem, nie musiałam krzyczeć i nawet oczywiście nie. Ty jedną sprawę za mnie odwaliłaś i to bardzo ważne. O seksie. Iwona mnie zaskoczyła. Powiem ci tak, ja się czułem jak małe dziecko. Wstyd mi było, bo ona powiedziała, ja tą sprawę załatwię. Na rozmowę wzięłam chłopaków i o seksie rozmawiałam. Na rozmowę do kuchni. I ja pamiętam jeszcze w tym on mieszkaniu. On wyszedł, on nie był, ja tak. Ja mówię, ja przy tym nie będę, ja nie chcę w ogóle tego słuchać. Ona, chłopcy, chce, oczywiście no wiesz, to już położyła był wiek.
na stół prezerwatywę niestety i zaczęła z nimi rozmawiać. Niestety, bo ja myślałem, on się zawstydził. Że oni tego nie wytrzymają. Oni się zrobili czerwoni, ale byli tacy zadowoleni, że ktoś ich traktuje jako dorosłych. No, i uważałam, że powinnam. Rzeczy. Ja musiałem wyjść faktycznie. Bo pytałam się ich, co wiedzą, czego nie wiedzą, że na pewno o tym rozmawiałam w szkołach, czytają jakieś czasopisma, gazety, to wszystko. No troszkę żeby taka, zadbali wiesz, o siebie i żeby o kogoś, im o dać jakieś, tak, jakieś tam sygnały, co mogą, czego nie mogą, jak się zachowywać. No. A Wojtek uciekł z tej rozmowy. No cieszę się, że to, ja to nie wiedziałem, jak ja mam z nimi o tym rozmawiać, więc super. Facetom często jest trudniej. Tak. Natomiast fajnie, że z taką ogromną otwartością do nich podchodziłaś po cały prostu. Czas, słuchaj, naprawdę traktuję ich bardzo, bardzo poważnie. Takich, no teraz są w ogóle, wiesz, już jestem babcią przecież u Łukasza i mi się wydaje, że to zaskutkowało. Słuchajcie, te góry wskazywałyby na to, że tutaj Wojtek jest takim romantykiem, ale jednak czekajcie. To dobra. Zaręczyny, to już nie wiem, czy były aż tak romantyczne. No i co, powiesz teraz, że jest, czy że nie jest? Jesteś? Nie, no powiedz swoją wersję, ja powiem dobra, swoją. Ja powiem swoją, bo to wiesz, naprawdę czasami jak się wspomina coś, to każdy trochę inaczej pamięta, oczywiście, wiesz. Oczywiście, zwłaszcza kobieta nie, i mężczyzna. Tak, tak, tak. No ja nie ukrywam, spodziewałam się, wiesz, tak mówi, nie wiem, będę jadła ciastko i będzie ten pierścionek. Może helikopter i wiesz, tutaj może na koniu rycerz przyjedzie. I tak czekałam. No już wiedziałam, że to może niedługo nastąpić. Tak zastanawiałam się, co on wymyśli, może będziemy skakać ze spadochronu, wiesz, to wie. Czyli snułaś romantyczne plany. Tak, i jedziemy dokładnie na taniec z gwiazdami na stacji w Olsztynku pod Olsztynem. Wojtek idzie tankować, zatankował i mówi, tato, proszę, otworzył drzwi, proszę, masz takie pudełeczko tu tam, zastanów się, jak wrócę, to mi powiesz. Nie zgadzam się z tą wersją, i poszedł zapłacić za benzynę i jak wrócił, to miałam mu odpowiedzieć tak czy nie. Wersja Wojtka, jak ty pamiętasz to? Słucham. Znaczy, oby to była lepsza wersja. Trochę będzie. No nie będzie właśnie, bo uważam, że... Jeszcze gorzej. Ja myślę, że ja już chyba na drugi dzień albo w tym dniu już wiedziałem, że to będzie czarna plama w moim życiu, że w ogóle... Do dzisiaj będę na chorobę. Kompletnie zmienił mi się plan, bo ja pamiętam jak dziś, że jak odebrałem pierścionek, bo wtedy jeszcze taniec był w niedzielę, więc w sobotę odebrałem, ten pierścionek mnie już parzył i miałem przez północy przynajmniej, wymyślałem sobie, jak to Iwonce wręczę, co będę mówił. No i miało to być właśnie na planie tańca. Nie tak? Wierzę. Ale poczekaj. Miało być na planie, tak, ale potem po długim czasie stwierdziłem, że to nie ma co robić pod publikę, że ty lubisz taką jednak intymność. Stwierdziłem, okej, zrobimy to albo po tańcu, albo przed w hotelu. No ale jechałem i mi się to... Parzyło? Ja nie umiem utrzymać takiej niespodzianki w tajemnicy. Ja czułem to, że... Jemu nic nie wolno, że mnie to, niespodzianka. Mnie to parzy. A reszta jest podobna bardzo. Reszta jest podobna, ale... Ale dowiedziałaś się, że to mogło być na tańcu z gwiazdami. Słuchaj, ona lubi intymność, ale na tańcu, ale w domu, tańcu, no. Tak, ale na tańcu to jest w domu, właśnie. Nie pomyślałeś o tym? Nie, ale pamiętam... A wszyscy byśmy się cieszyli. Jakieś odnowienie. Nie było do końca... Przymuś by zagrał, no właśnie, jakieś brawo. Tak, ale... Podobałoby ci się tak? Tak, podobało mi się. A tak ci się nie podobało? Też. Ja? Znaczy, muszę powiedzieć, miałem jedną wielką nadzieję, bo znam Iwonę, no znałem już wtedy, mi się wydaje, dość dobrze. Iwona jest bardzo wrażliwą osobą, wbrew temu, co tam niby to czarne podniebienie ma. Tak ludzie myślą, ja tam zaglądałem, tam nic nie ma. Ale wiedziałem, że będą łzy i tam... Na programie mogło tego nie być. No ja pamiętam tylko, że ja jej dałem. Takie, dałem to z taką pełną świadomością, że jak wrócę, to będą łzy i będzie wzruszenie. I faktycznie przyszedłem, no ona siedziała i płakała. I ja powiedziałem, no to co się stało? Powiedz tak czy tak, nie? Tak czy nie? Już musiałam powiedzieć, że tak, tak, bo on też już te parzenie. Myśmy jeździli później, tak. Jakbyś nie powiedziała, to byśmy od stacji do stacji jeździli. Ale do dzisiaj mam taki sentyment do tej stacji, wiesz, więc no niestety powstało S7, już omijamy tą stację teraz. Aż szkoda. Ale jakieś jeszcze, wiesz, od świeżyny można będzie zrobić. Nie było. Jest coś takiego? Zaręczyny od świeżyny? Zaręczyny od świeżyny to chyba jeszcze nie było, ale możecie coś zapoczątkować. Nie było to spektakularne, przepraszam.
No. Ale fajnie się teraz o tym mówi, ciekawie tak. się wspomina i masz historię inną niż każda koleżanka. Dokładnie. Chyba tak. Proszę, widzisz. No, drugiego takiego Wojtka ze świecą. Kiedyś koleżanki mi chciały, powiedziały, nie może ten Wojtek się sklonować. No, zazdroszczą. No, dostały tak zazdroszczą, samo oczywiście. Pierścionek, to by od razu im się odechciało. Nie, ale wiesz co, jest coś takiego rzeczywiście u Wojtusia? Co ty tam masz, kochany? Długopis? Co tego znalazłem? Umowę będzie podpisywał. Dobrze. Okay. O wizerunek. On chce podpisać, wiecie, zgodę. No tak. Nie mogę w to uwierzyć. A co chciałam powiedzieć, już teraz nie wiem. O dziewczyny, że chciałyby go sklonować, mówiłaś. Nie, w ogóle chciałam coś innego powiedzieć. A już chciałaś coś innego. Już coś nowego, a to przypomnę sobie. No to ja teraz bardzo już chciałabym nawiązać do tego waszego ślubu, bo absolutnie to było... Niby dla was skromna ceremonia w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale jednak to było spore wydarzenie medialne. Wyglądałaś spektakularnie i właśnie bardzo mocno w kontekście twojego wyglądu mówiono też o tym ślubie. No bo miałaś czerwoną suknię. Wiesz co, oczywiście, no teraz ja tu się wypowiem, bo moja działeczka, no i jak znasz mnie, mój pomysł był na czarną. Ale moja mama powiedziała, że jak ja pójdę w czarnej sukni do ślubu, ona umrze. Ona po prostu umrze, ona będzie miała zawał serca. Ona, wiesz, ona to ona, ale wiesz, koleżanki... Dzieci, nie jest długopis właśnie. Dajcie, no oddaj, ja tu sobie oddaj pani. Dzięki. No widzisz, grzecznie piesek. Dżambulek, tak? Dżambulek. Mamy okay? coś. Podpisane jest. No dobrze. Jest okej. Okay. Tak, czyli tak. co, zmieniłaś wizję dla mamy. I moja mama mamy. Powiedziała, że naprawdę, ona nie przytrzyma tego, więc ja oczywiście, co zrobić, no czarna nie. Powiem tak. Ale czemu jakoś, nie biała? Czemu nie biała? Wiem. Ja nie wiem dlaczego, ale wiesz co, mi się wydaje, to czasami mamy w głowie ta biel, ta niewinność w wieku 44 lat. No właśnie, więc nie mogła mieć białej. Pomimo, że dziewczyny idą do trzecich, czwartych ślubów, dalej idą w białe. Tak. Ja miałam coś takiego, że ta jednak wianuszka nie ma na mojej głowie, więc wymyślałam się, że musi być kolor. Ale ja dzieci akurat, nie miałaś. Rzeczywiście, no mogłam właśnie. Zresztą... Ale to chyba Ewa wymyśliła tak, kolor, tak? Ja tak naprawdę zadzwoniłam do Ewy Minge i ona od razu... Ja w ogóle mam pióra dla ciebie. Ja mam pomysł, ja mam pióra. Czekały na ciebie tam kilka chyba czasu, lat, miesięcy, nie wiem. Lata, tak. Mam, czerwona, robimy pióra, duże, mocne pióra. Czyli to był Ewy pomysł, tak. że ta suknia będzie czerwona. Od razu czerwona i ty kupiłaś tą pióra. Bardzo, bo ja lubię czerwień. Ja lubię, widzisz, czerwień jest mocna, ja lubię mocne kolory. I jak najbardziej. Mówię, tak, bierzemy czerwone, ale do tego miałam czarne kwiatki. Ha, ha, ha. Więc troszeczkę czerni gdzieś tam sobie, wiesz, przemyciłam. Ty, Wojtku, wiedziałeś, w jakiej sukni Iwona się pojawi na ślubie? Tak, bo myśmy razem jeździli, natomiast nie widziałem cię faktycznie nie ubranej. Tak, nie mógł, no jak? Mi się bardzo to podobało, natomiast... Nie wiedziałem właśnie, jak ty się będziesz w tym czuła, bo jednak to nie... Znaczy, my mieliśmy jeszcze sesję. Sesję no, też więc... w tym stroju. Nie, Wojtkowi się spodobało ładnie, wiesz, czerwień. No, bardzo hiszpańska, mocna, no. tak. A jeszcze mieliśmy piękną sesję właśnie w Hiszpanii, więc to wszystko... Ale też musimy powiedzieć, to było bardzo zabawne. Mieliśmy sesję zdjęciową w Hiszpanii, no, w tak cudownym miejscu, że zdjęcia są takie, jakby tapeta była z tyłu. Naprawdę, aha. jest takie podcienie, błękit w ogóle. I pamiętam, że takie zbiorowiska się robiło, bo w ogóle ludzie, przez to, że ja miałam długie, czarne, kręcone włosy, Wojtek, czarne włosy z kucykiem, ludzie myśleli, że my nagrywamy jakiś film i że jesteśmy hiszpańskimi aktorami. Turyści robili sobie z nami zdjęcia. Czyli po prostu budzicie tak. zainteresowanie budziliśmy. Wszędzie. Budziliśmy. Budziliśmy. No wtedy. Nie wiadomo, co by było dziś. Możecie spróbować. Możemy spróbować. No dobrze, a opowiedzcie mi trochę o tym ślubie. Czy ta ceremonia w urzędzie była taka tradycyjna, czy coś tam szaleliście? No oprócz tego, że nasza rodzinka nam zagrała na żywo, bo mam artystę też, który śpiewa, na samym ślubie chyba. Chyba tak wszystko było spokojnie. No, miałam niespodziankę, która tak, ja akurat nie przypadam za tymi białymi limuzynami. A znajomi chcieli, żeby tak było lepiej, bo my pojechaliśmy czarnym samochodem do, a jak wyszliśmy, to stała taka biała, długa, 50-osobowa limuzyna. Tak, to był taki ich, wiesz, gest. Aha. Najpierw jak to ja, jak jest nie po mojemu, ale potem, wiesz,
Relaks. Wsadziliśmy rodzinę do środka. Ale to co, oni cię nie znają, żeby ci taką niespodziankę? No widocznie nie, widzisz. Dla nich to był kapitalny prezent i niesamowita niespodzianka. No. Iwona, ja pamiętam, jak Iwona wyszła tak... O nie, nie chcę tego. Ale stwierdziłam, wiesz, ja do trzech zawsze sobie liczę i uważam, że jak już nie możesz tego zmienić, to odpuść po prostu. No po co mam teraz, co mam się denerwować? Więc wsadziliśmy tam sobie całą rodzinkę i przynajmniej całą rodzinką wtedy jechaliśmy już do sali balowej. Myśmy wesele, prawdziwe, normalne wesele. No oczywiście, dlaczego miałoby go nie być? Wręcz to byłoby duże zaniedbanie, gdyby tego wesela nie było. Ty sama zajęłaś się organizacją, prawda? Wiesz co, rzeczywiście tu też Wojtek troszkę mi to zostawił, ponieważ no ja robię... Ponieważ to lubisz. Lubię, robię turnieje tańca. Faktycznie to lubię robić. Lubiłam turnieje tańca przecież, czyli z organizacją sobie świetnie radzę. Mm-hmm. Poza tym ja trochę jestem, wiesz, uważam, że jak sobie człowiek ścieli, tak się wysypia. I oczywiście, że pamiętaj, to jednak było jakiś czas temu. Nie było tak dużo profesjonalnych osób. Dopiero to powstawało, że pojawiali się profesjonaliści, którzy zajmowali się, tak jak teraz właśnie, planowaniem całego ślubu. To nie było takie wtedy modne, więc stwierdziłam, że zrobię to sama i tak jak chcę i tak rzeczywiście i dekoracja sali, wszystko. Oczywiście miałam osoby, które pomagały, ale pamiętam jak dzisiaj, jak w hotelu przed, wymyśliłam sobie, że na talerzykach będą migdałki leżały w takich woreczkach, 7 migdałków musi być, każdy migdałek to jest życzenie szczęścia, zdrowia, miłości, tam, no te wszystkie takie 7 życzeń. I ja te 7 migdałków pakowałam do każdego woreczku dzień przed ślubem, wiązałam i ustawiałam na talerzykach. Wow. I to było moje zadanie, bo ja chciałam... A co w tym czasie? Nic. Uczyłem się układu tanecznego. Uczył się najtrudniejszego układu tanecznego. No dobrze. On powiedział, że przez ten układ taneczny, to on w ogóle dopóki nie zatańczy, to ślubu nie ma, bo on nie może tak, się skupić w ogóle. To jest było trudniejsze niż powiedzenie tak w tym urzędzie. No. Ale wiesz co, jak ja powiedziałam, że no wiesz, zrobiliśmy taki prosty układ taneczny, a on do mnie, prosty? To był prosty układ, no chyba to jakiś żart. Co to był za taniec? Walc angielski. A wiesz, u nas jeszcze trochę było osób z tańca na... To było najgorsze. I maseraki, taki... i barany, i tutaj wszystkie, i Edytka wtedy. No dużo. Marek Kurola, mój były mąż, wiesz, w ogóle grupa taneczna cała. Twój były mąż bawił się na twoim weselu? Tak. Ale właśnie mamy taki kontakt. Z obecną żoną. To chyba ci wszystko wybaczył po prostu. Tak, ten nie. Ten wyjazd w góry wcale życzę każdemu... Wybaczył. Życzę, to ja jemu bym mogła wybaczać też. Ale tak, życzę każdemu takiego rozejścia. Tak, no my spotykamy się teraz na turniejach tańca, się widzimy, cześć, dzień dobry i wiesz, no jednak to co było, to było, było piękne, zamknęliśmy to za sobą i tyle. No ale ponieważ było dużo tancerzy na weselu, oprócz rodziny i znajomych, nie z tańca, no to Wojtek po prostu był przed samym już pierwszym tańcem, on mówi tak, chodź do pokoju, bo ja nie wiem, czy ja mam w ogóle lewą nogę, czy prawą i która jest... Która? Ale tak się denerwował. Ale biedna przeczołgałaś. Ja bardzo trudny układ taneczny był. Co? Nie mogłam więcej. Co powiedziałaś? Że było pięknie. Był bardzo trudny układ. Nie, ale wszyscy wołali, że bardzo, bardzo dobrze zatańczyli. Było. Naprawdę tańczył na ładnie. Szczęście, nie, no, słuchaj, no z Iwoną nie mogłeś brzydko właśnie chciałem zatańczyć. Ci powiedzieć, że właśnie najważniejsze było to, że Iwona poprowadziła. Tak, że tak wiesz, trochę jak w Tańcu z Gwiazdami. Ja tancerka ogarnia gwiazdę. Prawo, tak, że ona prowadziła. Prawo, wiesz, mamy te metody. Lewa noga. Nie, no w końcu, wiesz, no, ty nie masz takiej tremy przed występowaniem, przed publicznością, bo jednak bez turnieju w tańca. Natomiast ja miałem faktycznie to grono trenerów, sędziów, tancerzy. Tak, cała masa. No i co mówię, dobra, i to taki człowieczek sobie wyskoczył. Ale jak skończył, ojejku, to po prostu on wtedy Mount Everest zdobył, słuchaj, to był najszczęśliwszy człowiek. Nie po weselu, nie po ślubie, jest, teraz po tym zaczynamy, tańcu. Teraz zaczynamy imprezę. Czy były podnoszenia? Nie było. Nie było. Czyli nie było tańca. Nie podnosiłam. Nie, bałam się jakoś. Nie, on tak chciał. Myślę, że... Patrz, nie zaufała. Ale to był twój układ w sumie i ona myślała... Właśnie, czemu nie zrobiłam podnoszeń? Nie wiem. Wojtuś. Możemy poprawić to jeszcze. Tak. Na tych poprawinach zaręczyn. Trzeba będzie jakąś okrągłą rocznicę.
I zrobić z podnoszeniami. Choreografię, dobra, tak, z podnoszeniami. Tak, i zaprosimy wtedy Izę i tak, Iza, nam Iza mnie nauczy podnoszeń, a dobrze, taka niespodzianka będzie dla ciebie. Dobra. A tancerze na koniec podniosą dziesiątki. Dokładnie. Ale słuchaj, ta sytuacja, o której mówisz tutaj taka dla ciebie, Wojtku, bardzo stresująca, to jest absolutne kopiuj wklej tego, co mój mąż miał na naszym ślubie, bo on mówi, że on się niczym tak nie stresował. Rozumiesz mnie. Totalnie. A on na pewno. Znaczy, on cię rozumie, mąż cię rozumie. Tak, twój stres absolutnie był na pewno na takim samym poziomie jak jego. Bo dopiero ale jak były odtańczy... podnoszenia? No oczywiście. A, no widzisz, to, dalej poszłaś. To... Wiesz, bo jeszcze rozpędem po tańcu z gwiazdami to zrobiłam. Ale dobrze, zakończy. Jak zakończył, to... No jak zakończył, no był najszczęśliwszy, po prostu też opadły mu wszystkie nerwy, mówi, Boże, mogę wreszcie się zacząć bawić. Teraz jest wesele i ślub. To samo powiedział, co wiem, ty, co że czuł. Przysięga go tak nie stresowała, jak ten pierwszy taniec przed tancerzami, którzy też byli. Tak. O, to właśnie. Więc no, dokładnie ta sama historia. No dobrze, a jak wspominacie to wesele? Bo rozumiem, że już jak te nerwy opadły, to była dobra impreza. Bardzo. Wiesz, to rzeczywiście... Wiesz, każdy może chwalić swój ogonek, ale bawiliśmy się naprawdę rewelacyjnie. Zresztą ja zawsze tutaj Rafała Maseraka wspominam, który, wiesz, trzecią koszulę zmieniał o piątej nad ranem, bo była tak mokra. Od czego? Od tańca. Po prostu bardzo, ale to bardzo dużo tańczyliśmy. Praktycznie non-stop był taniec. Było. Mieliśmy niespodzianki też dla gości. Jest taka ta... skrzypaczka na... Oni akurat byli, one były jeszcze wtedy w duecie, bo tam była i wiolonczela, i Kasia Szubert. I to jest, wiesz co, ona wygrała jakiś program taki z tych programów. Talent show. Tak. I rzeczywiście dziewczyny grały, dwie piękne dziewczyny, wiatr we włosy, dymy. I ona na skrzypcach i na harfie. Więc taki koncert dały, ale to był koncert, do którego my się bawiliśmy. My tańczyliśmy, to była taka muzyka do tańca. Mało tego, osoby z tańca, znajomi, zrobili taki pokaz taneczny, ale taki śmieszny, na wesoło. Bratanek nam zrobił taki filmik, nagranie, gdzie mamy od ciebie, Izo, życzenia do dzisiaj. La, la, la. Nie było przypadku. Tak, nie było przypadku, widzisz. Co tam jeszcze mieliśmy? A, pamiętasz, jeszcze też przecież Kasia Skrzynka ułożyła nam taką pioseneczkę. Oni wyszli na scenę. A że Kasia układa takie fajne piosenki. Fajne. Bardzo, więc było dużo zabawy, śmiechu, ale rzeczywiście, ja pamiętam, chyba 6-7 rano my dopiero kończyliśmy, więc to wyjątkowo było długie i takie, ale udane wesele, tak myślę. Rozumiem, że mieliście tak, tancerzy, przyjaciół, byłych partnerów, rodzinę, mama. Tak, była. Oczywiście, jedna i druga. Małe faux pas zrobiliśmy, ponieważ przygotowaliśmy kwiatki dla mam. I zapomnieliśmy. Zostały. Na drugi dzień dopiero, tak na poprawinach, zapomnieliśmy po prostu mamom podziękować. Taka była impreza. W wirze tańca, szaleństwa. Ta moja mama to już w ogóle, przecież to jest pierwsza, wiesz, no mama z Maserakiem i z Barańskim najwięcej chyba tańczyła. Naprawdę. No już wiemy, po kim ja mam. Ponad 80 lat, a ona, wiesz, zresztą mieliśmy no, taki mały no, wypadek tak naprawdę, bo właśnie koło 7 rano mniej więcej, gdzie mama była ostatnią tancerką, która schodziła z parkietu. Nóżki ją bolały, więc wymyśliła sobie, słuchajcie, no to są właśnie pomysły. Wymyśliła sobie, że je zmoczy wodą, żeby je, ta zimną, żeby tak już nie bolały ją, bo takie były spuchnięte. I jak założyła butki z powrotem na mokrą nogę, butki z tak zwaną odkrytą piętką, spadła z obcasa w czasie tańca, bo była śliska. I złamała biodro, po prostu. Pamiętna data naszego ślubu, złamanie biodra teściowej mamy. Ale ona jest tak kochana, że w ogóle nam tego nie powiedziała. Dopiero jak już była w szpitalu, wszystko, żeby tylko na mnie zepsuć imprezę. No.
do dzisiaj to. Na szczęście dziękujemy, wszystko jest, wiesz, w porządku, wyszło, zagoiło się, rehabilitacja. No ale tak na koniec... Z przytupem zakończyła. Z przytupem, tak, ale właśnie, wiesz, naprawdę na parkiecie już mniej osób było, a moja mama do jeszcze końca, tańczyła, tak. No naprawdę. Zresztą moja mama taka jest, uwielbia się bawić, jest pozytywną osobą, szczęśliwa, wesoła, radosna, także. Ciekawa jestem, kto prowadzi w życiu w waszej parze. Pewno byśmy się sprzeczali. Mamy chyba... prowadzi w naszym życiu. My mamy, ja uważam, że mamy bardzo podzielone role ze względu na to, o co chodzi. Bo ja mam takim podejmowaniu bardziej biznesowych rzeczy, decyzji jestem ja, a tak praktycznie życiowo ja. Wydaje mi się, że ja prowadzę. Ale jednak mi się chyba... przypomina... Wydaje mi się, że ja prowadzę. Mi się przypomina taka anegdota, ktoś opowiadał. Zastraszenia, on już wie jaka, jak małżeństwo z takim stażem, wiesz, już życiowym, no i pytają się jego, jaka jest recepta, że oni tak szczęśliwie i tyle żyją. On mówi, my od razu na początku, już przed ślubem, ustaliliśmy sobie, że takie wszystkie decyzje błahe, życiowe podejmuje żona, a mówi, wszystkie ważne decyzje podejmuje ja. Tak jak u nas. O, no i jak? No i... Nie było jeszcze ważnych. Więc to do nas bardzo pasuje, zauważyłeś? Czy nie? Mamy podzielone. Ja będę, podzielone. Tak, ja będę tak. Uważał, że nie, wiesz co, nie wchodzimy jest coś takiego, sobie w drogę, tak, że nie wchodzimy sobie drogę, bo no wiesz, już się znamy trochę, już jesteśmy też dojrzałymi ludźmi, więc Wojtek wie, co ja umiem, gdzie ja się, wiesz, spełniam, gdzie ja decyduję i będzie lepiej, jak ja zadecyduję. Z kolei ja wiem, są takie momenty, że wiesz co, bo tak, jest coś takiego, że takie silne kobiety, moim zdaniem, potrzebują mieć też czasami taki, wiesz, że chcesz być taka troszkę, a jak to zrobić, ojejku, pomóż mi. I nie mówię, że to specjalne jest, ale chcą poczuć, że facet je ogarnia i Wojtek mnie naprawdę ogarnia. I to w wielu momentach, gdzie ja gdzieś mam, wiesz, no waham się, zastanawiam się, czy tak, to z taką, wiesz, jakąś mądrą decyzją. Bardzo często, bo ja też jestem, nawet teraz zobacz w mowie, jest taki raptus, taki, wiesz, tu, teraz. A Wojtek tak, slow down, spokojnie, zastanowimy się, nie denerwuj się, spokojnie, przejdziemy przez to. I mi się wydaje, że takie uzupełnianie powoduje, że chyba no, tak właśnie nam też się szczęśliwie udaje być razem. Potwierdzenie zawsze. Tak. Wojtku, powiedz mi, czy ty zanim poznałeś Iwonę, to kojarzyłeś ją z telewizji? Nie. Nie, wiesz co, my się zobaczyliśmy tam, ja nawet nie wiedziałem, kto to jest. Dopiero jak się poznaliśmy, były powtórki i on sprawdził, że ja to ta właśnie pani z telewizji. Nie, najpierw się ty coś tam mówiłaś, tak, ja sobie wtedy obejrzałem, tak, bo wakacje były powtórki. Jeju, to może dobrze, bo dobrze, jednak... Dobrze, że nie od tej strony telewizyjnej, tak. Tylko prywatnie najpierw. No właśnie, mógłby się bać, po prostu czarna mamba, tutaj taki Wojtek delikatny, po tym jednym spokojny. Odcinku, no, który ci zwróciłem uwagę, trochę się bałem, bo ty tam coś komuś... O, nie przypominaj. Ani Korcz chyba, tak czy nie? Aniu Korcz, pozdrawiam cię serdecznie i wiesz, że już się lubimy, prawda? Taki był niezręczny akurat odcinek, który Wojtuś obejrzał, bo były powtórki, do mnie zadzwonił. Jejku, co ty tam wiesz? To taki był zadziwiony, że tak ostro poszłam. Się okazało jest. A potem dopiero zaczął oglądać i zobaczył, że to mój chleb powszedni. Że ty byłaś ostra w tym jednym odcinku, tylko że... Ale rzeczywiście najpierw poznaliśmy się prywatnie, co uważam też jest dużym plusem, bo... Bo jakby cię znał z telewizji, to mógłby nie startować nawet, wiesz? Tak, mógłbym się tak? Nie zdecydować. Nie. Tak, no co ty? On jest silny facet, taki lew, konkret, słuchaj. No ja wiem, ale taka skorpionica jak ty, Iwona, potrafi onieśmielić każdego ludzi. Ale faktem jest, że tak, że trzeba trafić na swojego faceta. Od ukąszenia skorpiona to i lew może paść, ale nie? Teraz posłuchaj, co on ci powie z tym ukąszeniem. Nie, ja nic nie powiem. Podgryza cię czasami. Ja tylko, nie, ja tylko uważam, że Iwonka już nie ma tego jadu. Ona ma odgryziony tą końcówkę z ogonka z jadem. Kto ją tak skrzywdził? Jest... Kto ją tak skrzywdził? Nie, no w sumie tak, bo to jest skrzywdzenie. Tak, skorpion to skorpion, odebrałem wiesz. Ci naturę. Zmieniła się bardzo, pozmieniała swoje podejście. Zresztą nigdy nie była takim typowym skorpionem. No taką przybrałaś sobie rolę i ale jak ktoś mi zaszedł za skórę.
To powiem ci zawsze, bo nie, żartujemy sobie troszkę z tego, ale rzeczywiście ja myślę, że wcześniej byłam bardziej harda, a przy Wojtku tak złagodniałam, taka właśnie mogę być dziewczęska bardziej, mąż mi walizki nosi, tak wiesz, mogę tak być teraz troszeczkę. Silny facet obok kobiety, to można sobie pozwolić na taką łagodność. Chyba po prostu poczułaś się taką kobietą bardzo spełnioną przy nim. Zawsze jak kobieta jest spełniona, tak, to tak trochę odpuszcza. Tak. Masz takie poczucie? Tak. Że taki jest, wiesz, raptownie nie walczysz, ale mało tego, bo to może źle zabrzmi, nie walczysz, ale bo właśnie odwrotnie, chcesz się realizować, chcesz robić swoje, tak, bo masz obok kogoś takiego, co naprawdę, sama na pewno masz podobnie. Są momenty, gdzie może być, no żyjemy szczęśliwie, tak myślę, ale są momenty jakieś smutne, jakieś złe, że potrzebujesz nawet nie jakiegoś wsparcia, rady, nie, tylko kogoś, kto wiesz, że wiesz, wrócisz do domu, jest taka opieka i on tak powie, jest dobrze, wiesz, tak cię wyciszy, stonuje, zatrzyma. I ja tak uważam, że w przypadku Wojtka jest, że on mnie tak, wiesz, wycisza, tonuje tam, gdzie trzeba. Także chyba dobrze. A co ci robi Iwona, skoro ty ją tak tonujesz, wyciszasz? Jak to w drugą stronę nie działa? Nie gotuje na pewno. Wiesz co, nie, ja wrócę do tego, co Iwonka mówiła, bo ja jak ją poznałem, oczywiście nie wiedziałem o tym, bo o tym nie rozmawialiśmy, że jej związek się rozpada, czy jest dobry, czy jest u nich dobrze, czy źle. Natomiast ja czułem, że Iwona potrzebuje partnera, przyjaciela, potrzebuje tak jakby właśnie takiego ogarnięcia i ciepła, bo gdzieś wyczułem, że wy tak, może nie, trudno to nazwać, partnerujecie, ale tak żyjecie obok siebie i Iwona nie czuła się... Jest zmęczona tym trochę. Tak, nie czuła się kobietą, nie czuła się taką prawdziwą partnerką w życiu. I myślę, mi się wydaje, że nad tym pracowałem, żeby się dobrze poczuła. I gdzieś tam faktycznie... Dokładnie. Tylko nie płacz, proszę cię. No i myślę, że w tym kierunku poszliśmy. I ja, to jest też dziwne do wytłumaczenia, ale... Ja nie spodziewałem się, że można też dostać tyle wsparcia od kobiety, bo Iwona jest, no zresztą to widać, jest bardzo silną kobietą. Ona jest kobietą z typu, że gdy coś się dzieje, czy pozytywnego, czy negatywnego, nie poddaje się, ona działa. Działa, próbuje rozwiązywać problemy, a nie te problemy zamiatać pod dywan. I to bardzo często poszukiwaliśmy takiego wspólnego wsparcia i chyba to sobie daliśmy i wiemy, że nie ma problemów żadnych, których nie damy rady rozwiązać i też jak jest szczęście, to potrafimy czerpać z tego całymi garściami, więc Ja za to ją bardzo szanuję, bo tak fajnie jest się opiekować kobietą, ale fajnie też mieć od kobiety takie, czuć wsparcie i to od niej mam i to wielki szacun. No ty dobrze wiesz o tym, że tam nie udawaj już. Ale tak mi miło, pięknie. Nie, to jest naprawdę. No dobrze, moje gołąbeczki, czego wam mogę życzyć? Czekamy. Powiedz, no czekamy, czego. Słuchaj. No właśnie, proszę. Wiecie co, mam wrażenie, że wy jesteście taką tak wyjątkową w rodziną, powiedzmy sobie, no bo już macie te dzieci i wnuki, tak spełnioną, która tak, wiecie, cały czas się rozwija, idzie do przodu, nie zatrzymuje się. To, co powiedzieliście, czerpiecie garściami z tych dobrych sytuacji, umiecie wychodzić z tych kryzysowych, że ja wam chyba życzę tego drive'u cały czas, żebyście mieli ten power. Tak, ale power, żebyś wiedziała, bo humor, lata, tak, żeby mieć cały czas tą siłę, żeby się chciało, żeby czasami odpoczywać, a czasami zawalczyć. Oczywiście, żeby cały czas tak jak jest, bo bardzo uważam i ufamy sobie, i szanujemy siebie nawzajem. To tak, co jest, niech to trwamy, nie chcemy żadnych power, zmian. Dobrze, sobie. Niech power. Ten drive niech będzie. Jest ten drive po prostu. Bardzo no dziękuję. I się przytulimy na koniec. Tak. Bardzo dziękuję za życzenia. Całą rozmowę się tobie też życzymy tego oddzielnie, samego. Jak takie, wiesz, dwa gołąbki, ale na dwóch dachach. Nie, jesteśmy naprawdę, myślę, tak szczęśliwi, zadowoleni, nic nam więcej nie potrzeba. No, mam nadzieję, że to widać, że to czuć. No to... Widać i czuć i to jest wspaniałe. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. A my dziękujemy pięknie za zaproszenie i to duża przyjemność być tutaj u ciebie. I bardzo taka miła rozmowa. Prawda, że fajnie? Ale wiesz, dlaczego też fajnie? I zapowiem ci to, muszę ci to powiedzieć. No, bo ty słuchasz swoich gości. O
Tak jest. Cecha bardzo, wiem, że jesteś przygotowana, ale słuchasz gości i to jest fajne. Dziękuję. Kolejny sukces! Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.